Witam Was w kolejnym filmiku i zapraszamy do oglądania. Dawaj, mamę. Dzisiaj dla dziewczyn mam do jedzonka paprykę. Paprykę obydwie bardzo lubią. Wróciłam ze sklepu i kupiłam sobie nowego czarnca do bransoletki. Jest to kula ziemska. To są moje czarnce, które mam do tej pory. Nie będzie jeszcze jeden. Jeszcze byłam w zoologicznym i kupiłam karmę dla Mai, ponieważ już jej się skończyło. Dolnia na teci o smaku jak nic, nie wzięłam dwa smaki. Jeden smak kaczka z dynią, smak indyka i o smaku kurczaka, więc wzięłam 5 karm. Będzie miała na 5 dni zapas. Zmielcie, co ty do mnie chcesz, groszek? Dziewczyny na wybiegu mają kocyk pod biurkiem. Zazwyczaj właśnie kładę je w tym miejscu, bo tam najczęściej spędzają czas na wybiegu. Widzicie zresztą, jak Lucy jest wygodnie. Tak, Lucy chce zabrać Meli płatek grochu. Świnki widzą opakowanie. I każdy by oczywiście chciał. A dzisiaj otworzę dziewczynom chlebek świętojański z Vitapol. One jeszcze nigdy nie jadły w ogóle chlebka świętojańskiego z żadnej firmy. I teraz przetestuję sobie. W składzie mamy suszony chlebek świętojański. I oczywiście on również zawiera witaminy i korzystnie też wpływa na trawienie. Zawiera witaminy A, B1, B2 i witaminę E. Lucia, już widzicie, wącha opakowanie. Kochani, sezon na truskawki trwa. I my mamy też trochę swoich truskawek, ale też na targu kupujemy, jak jest za mało, bo swoje dopiero właściwie będziemy mieli później. Na razie zaczynają właściwie się czerwienić, więc jeszcze są zielone, więc na razie mamy swoich trochę, ale na targu też już są coraz tańsze. I dzisiaj właśnie będę robić ciasto truskawkowe. O, Maja już do mnie do kuchni, widzę, przyszła. Tak, nie robiłam ciasta truskawkowego już od roku. I pierwsze będzie w tym sezonie ciasto truskawkowe. Dzisiaj wybrałam się z świnkami na działkę.
I oczywiście przygotowałam im wybieg na działce. Dziewczyny sobie oczywiście tutaj skubały teraz trawkę. A na razie udają grzeczne. Że robią sobie przerwy, jedzą, potem chwilę odpoczywają i znowu jedzą. A trawa z działki naprawdę bardzo im smakuje. Na razie tak sobie pobędą na tym wybiegu, może godzinkę. Pokażę wam wielkość wybiegu może stąd. Nie puszczam jej na całą działkę, bo właśnie niektórzy z was pytaliście mnie, czy będę je puszczać. Ale powiem wam, że trochę się boję z racji tego, że jeżeli je wypuszczam, to owszem, świnki może być tak, że będą trzymały się w jednym miejscu, będą jadły trawkę w jednym miejscu, ale też nikt tego nie przewidzi. A w tych płotkach są duże szczeliny, przez które one bez problemu przejdą, jeżeli by chciały. Tu wam nawet mogę to pokazać. A przykładowo przez takie szczeliny w płotku one bez problemu przejdą. No i my oczywiście oprócz tego płotka mamy siatkę, więc jest szansa, że przez siatkę by nie przeszły. No i tak wam też tu pokażę na przykład. No, siatka jest z takiej rozpiętości, więc nie wiem, czy by dały radę przejść. Bo jest dość ciasna, ale nie jestem pewna, no i trochę się boję. Czy jednak one by nie przeszły przez tą siatkę? Dlatego trochę boję się zaryzykować. No i na razie robię im takie wybiegi. Z czasem zobaczymy, czy nie powiększę tego wybiegu. Mam też w domu dwa takie kojce, które były kiedyś dla Chrupka i dla Orzeszka, dla moich chomiczków. No i tych kojcy właściwie nie używam, ponieważ w domu ja świnkom robię wybiegi na cały pokój. Po prostu nie ogradzam im miejsca. Więc jeżeli bym przyniosła na działce te kojce, no to mogłabym je połączyć. Bo na przykład też myślałam o tym, że tutaj te drzwiczki są otwierane. A w ten sposób. I mogłabym te drzwiczki mieć otworzone, a naokoło rozłożyć te kojce z Trixie, które mam właśnie po chomikach. No i wtedy właściwie świnki miałyby dwa razy taki wybieg. No nie wiem, jeszcze pomyślę. Czy rzeczywiście będę tak robić, czy im w sumie wystarczy, no bo one głównie jedzą trawę na tym wybiegu. I ja też jak przychodzę na działkę, no to muszę świnki umieścić właśnie w tych płotkach, jak najdalej od piesków. Z wiadomych przyczyn Maja w ogóle bardzo szczeka na świnki, jeżeli one gdzieś znajdują się blisko. Jadą sobie przed chwilą trawkę. Teraz chyba wypoczywa. Pokażę wam, jak już róże zakwitły. Ciekawe jestem, kiedy w ogóle mieczyki czy zakwitną, bo to są posądzone mieczyki, które dostaliśmy od sąsiada. Jest jedna róża. Jeszcze kwitnie czerwona. Dopiero właściwie pierwszego ma kwiata. I zakwitła też różowa. A piwonia niestety już przekwitła. Ten kwiatuszek fajnie się trzyma już długo. I ten też. Lilie cały czas rosną. I z tej strony też mam posadzone lilie. Możecie zauważyć, że wysoki kwiat to lilia. A tu mam dwie lilie. Jedna i druga. Maja zaraz dostanie swój obiadek. I dzisiaj o smaku indyka. Karma. Thank you.
Poszliśmy nad zalew na spacer. Na łąki nad zalew. A ponieważ dzisiaj jest idealna pogoda, według mnie, na spacer, ponieważ jest dużo chmur, nie ma słońca, tylko jest właśnie całe niebo zachmurzone. Owszem, jest ryzyko, że może padać, ale my jednak ryzykujemy i idziemy na spacerek mimo wszystko, ponieważ no może nie będzie deszczu, może się okazać, że w ogóle nie będzie, tylko będą cały czas chmury. Sunię mam na razie na smyczy, później jak dojdziemy tam, znaczy już jesteśmy na łąkach, ale jak dojdziemy tam dalej, no to ją wpuszczę. Czekaj, Sunia, spuszczam ci już. Czekaj. A zaraz wam opowiem o sytuacji, którą miałyśmy z pieskami. Przechodziłyśmy łąką i był pan na rybach. Nagle właściwie z krzaków wyskoczyły trzy duże pieski. My nie widziałyśmy ich, dopiero jak wyskoczyły, nie widzieliśmy ich wcześniej, przez to, że no, sami widzicie, jakie wysokie są trawy przy wodzie. O, tak wam pokażę, jakie są wysokie trawy w porównaniu do Mai. Wyskoczyły trzy duże pieski spuszczone. Były z panem, który właśnie łowił ryby. I to był jakiś labrador, no i jeszcze jakieś inne dwie rasy, ale były duże. I one od razu do moich piesków wróciły. Nie chciały ich może gryźć, ale tak usilnie chciały się bawić, że wręcz skoczyły na nie. Moje psiaki się strasznie przestraszyły ich. Sonia chciała uciekać, Maja w ogóle aż nawet piszczała. No bo one jednak, no wiecie, no jak to był labrador i też dwa pozostałe jakieś duże pieski skoczyły, pchnęły ją. Maja bardzo się przestraszyła, skuliła się, aż piszczała. Nic się takiego nie stało, no bo nie mają żadnych obrażeń, nic się nie stało. No pan oczywiście przeprosił. No powiedział, że nas nie zauważył, my też go nie zauważyłyśmy, no bo on był właśnie w takich wysokich trawach. No ale idziemy dalej na spacerze. Sonię wtedy chwilowo znowu zapięłyśmy, teraz znowu ją spuściłam, ona jest tam dalej. Ale też Sonia bardzo się bała, musiałam ją chwilę wziąć na ręce, cała była skulona, bardzo się przestraszyła. Ale nic im się nie stało, mimo tego, że te pieski naprawdę bardzo do niej skoczyły, bo wręcz tak naskoczyły, pchnęły aż je. No chodź, Majeczka, chodź. Zanim się chodź. Sonia na głowie ma oczek w sumie. Sonia, gdzie ty byłaś? Zobacz, co masz na głowie. Jakieś pełno. Dziewczyny ładnie sobie idą we dwie. Sonia za Mają podąży. Chociaż już trochę się bałam, czy znowu spuszczać Sonię. Właściwie nad zalewem na łąkach. Też pokazywałam wam, że są wysokie trawy, ale i tak są trochę niższe niż jak idziemy na spacer nad rzekę. Tam na spacer mamy po drodze, jak idziemy na działkę, więc tam mamy właściwie idealnie. Ale tam strasznie zarosło. I dlatego dzisiaj idziemy nad zalew. W tą stronę mamy może trochę bliżej, ale też tam mamy bardziej po drodze, jak idziemy na działkę. Jakiś trop złapała, nie wiem za czym biegnie. Maja, chodź tu! Maja, koło ty szukasz tam. Nie wiem, Maja coś goniła, ale nie wiedziałam co. Oczywiście nagroda za przywołanie. Sonia też musiała dostać, mimo tego, że nic nie zrobiła, ale no nie można tak jednej dać, drugiej nie. Teraz Sonia biegnie pierwsza. Znowu tutaj wyskoczy dla niej. No. Sonia nawet tak podbiega. Wyszliśmy z łąki i idziemy ścieżką, też między łąkami.
strasznie musiałam robić tam siku. W tym miejscu też właściwie jesteśmy na łąkach, bo idziemy ścieżką między polem a łąką. W tej stronie mamy łąki. Nad nami chmury. Ale myślę, że może nie będzie jednak deszczu. I uda nam się długi spacerek. Czy jeszcze cała droga, jeszcze w tą stronę mamy kawałek, jeszcze w ogóle z powrotem. Ale może nie będzie padało. To bardzo dużo kwiatuszków. Czy to są oczywiście jakieś łąkowe? Nie wiem, jak one się nawet nazywają. Dzisiaj dla świnek mam świeże jedzonko, babkę lęcotowatą, prosto zerwaną z łąki. Proszę, nie przesuńcie się. Jeśli ten filmik Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.